Mistrzostwa Europy drużyn młodzieżowych do lat 21 w piłce nożnej, organizowane w czerwcu w naszym kraju, przeszły do historii. Wśród miast gospodarzy imprezy były Kielce. Po igrzyskach polonijnych i kilku innych, mniejszych rangą imprezach sportowych, UEFA Euro U21 były kolejnym organizacyjnym wyzwaniem. Myślę, że wszystkie operacje, które dotyczyły organizacji mistrzostw, były dla nas takim dużym wyzwaniem, ale największym wyzwaniem logistycznym, myślę, były obiekty sportowe i dostosowanie ich do wymogów UEFA, ale i tym wyzwaniom sprostaliśmy i tak jak w ocenie delegata UEFA i przedstawicieli PZPN-u, obiekty naprawdę sprawdziły się i zostały ocenione bardzo wysoko. Wszystkim na tych obiektach bardzo dobrze się pracowało, a zawodnikom myślę, że trenowało i grało. W opinii wielu osób, przedstawicieli UEFA, władz PZPN, dziennikarzy czy wreszcie kibiców, organizacyjnie miasto zdało egzamin na szóstkę. Impreza, która wymagała od nas ogromnego zaangażowania i finansowego, i technicznego, organizacyjnego, zakończyła się sukcesem. To my nie my sami o tym mówimy, ale mówią ludzie z zewnątrz, mówią przedstawiciele najwyżsi, że tak powiem, stopniem w UEFA, mówią ci, którzy kierują naszą piłką nożną w Polsce, czyli PZPN. Rozmawiałem z panem Bońkiem, rozmawiałem z wieloma działaczami. Stawiałem Kielce za przykład. Tutaj wszystko właściwie było dobrze, ale jak wiemy, samo się to nie zrobiło. To jest kwestia zaangażowania ludzi i takiej organizacji, którą już mamy wprawę przez chociażby igrzyska polonijne, które mamy kilka lat temu zorganizowaliśmy i też bardzo chwalili uczestnicy tamtej imprezy. To nie były tylko mecze, to było również przyjęcie kibiców, zorganizowanie promocji, zaistnienie. Zaistnieliśmy w mediach sportowych, zaistnieliśmy w świadomości miłośników piłki nożnej europejskiej, więc wykonaliśmy dobrą pracę dla naszych Kielc. Imprezy nie udałoby się tak sprawnie w mieście przeprowadzić, gdyby nie zaangażowanie wielu służb i osób. Wszystkim dzisiaj za wkład w sukces podziękował prezydent Wojciech Lubawski. Listy gratulacyjne i upominki powędrowały na ręce przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Oddziału Wojewódzkiego Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Regionalnego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Szpitala imienia Świętego Aleksandra, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, a także instytucji miejskich MZD, RPZ, MZB, MOSiR czy spółki Targi Kielce. Nie zabrakło także podziękowań dla koordynatorów, czyli osób, które czuwały nad kontaktami z mediami, dbały o bezpieczeństwo, zabezpieczenie medyczne, zakwaterowanie drużyn, czy wreszcie pracę wolontariuszy. W ocenie policji w czasie trwania mistrzostw w Kielcach było bardzo bezpiecznie. Z punktu widzenia policji to był bardzo spokojny czas, nie było więcej zgłoszeń. To też chyba z tego wynikało, że była bardzo dobra promocja całego przedsięwzięcia i po prostu mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że jeżeli słychać gdzieś głośne śpiewy, to się bawią kibice, spotykają się i jakby byli też wyrozumiali, dlatego że momentami są utrudnienia w ruchu drogowym, bo zorganizowana grupa przechodzi. Nie mieliśmy, było nawet spokojniej niż w normalne dni. Podsumowując, Kielce zdały egzamin organizacyjny. A w przyszłym roku kolejne wyzwanie. Miasto gościć będzie drużyny biorące udział w finałowym turnieju Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 w piłce ręcznej.